No i nadszedł ten dzień. Dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że 6 października bus musi być już w porcie, więc zaczynamy wielkie pakowanie i przygotowania. Dzisiaj jest 28 września, także został nam niecały tydzień, bo Paweł wyjedzie sobie trochę wcześniej. Bus wypływa z portu w Hamburgu, także zanim tam dojedzie, tak na spokojnie, no to pewnie wyjedzie gdzieś koło 4, 5 najpóźniej. No i co? Ja właśnie zaczęłam od takich o ściereczek i ręczniczków, które będę pakowała próżniowo. Wszystko to, co materiałowe, co może zawilgnąć, będziemy właśnie pakować w worki próżniowe, tak żeby to było zabezpieczone. No i co? Zaczynamy! Musiałam zaświecić światło, bo jest już dosyć ciemno, ale tak, tutaj mam te worki. Ich jest tutaj chyba z kilkanaście, bo są większe, mniejsze. Te mniejsze użyję właśnie do ścierek ręczników, a w większe będę pakowała ubrania. Że naprawdę nieźle to wygląda. Fajnie, fajnie. Ciekawa jestem, ile wytrzyma. Ktoś mi tutaj w komentarzach pisał, że po miesiącu to zazwyczaj puszcza. Posłucham jeszcze, czy nie słychać, żeby wlatywał powietrze. Chyba nie. Tutaj już leżą rzeczy, które zabieramy. Powoli wszystko szykujemy do transportu. Wiadomo, to będziemy jeszcze wszystko w busie jakoś układać, ale tyle mniej więcej tych rzeczy jest. Nie, to nie, to tylko to. A tu Paweł w okularach. To też. Chcesz powiedzieć, dlaczego jesteś w okularach? Ja sobie oczy. No. To też bierzemy? Nie chcesz tej foremki na placek? A nie, no chcę, chcę. Cały kur na rasów. Ja wiedziałem, że tak. No, ale na rok jedziemy, więc... No, to więc... większość 3 razy. No, no ale akurat jeszcze zobaczymy. No i przyszłam złożyć stół i zaczęło padać. Ale chyba już przestało. Cały dzień świeciło słońce i akurat teraz, jak się pakujemy, musiał zacząć padać deszcz. Dzień dobry, dnia kolejnego. Ja zabieram się za dalsze pakowanie i dzisiaj zaczynam od tego. W tej pierwszej skrzynce mamy garnki i naczynia. Część z nich, bo niektóre są już w busie. Tutaj są elementy od naszego kajaka. Także trochę do zrobienia jest, ale przyznacie, że tak na pierwszy rzut oka to wcale tych rzeczy jakoś dużo nie ma. No więc zobaczymy. Mam tutaj kartony. Te kartony będę to wszystko pakowała, a później te kartony wylądują w bagażniku. Ogólnie zasada jest taka, że bus ma sprawiać wrażenie, że jest pusty. To znaczy nic ma nie leżeć luzem, nie ma się tam gdzieś walać po kątach, no bo w końcu bus będzie płynąć na promie, prom na oceanie, będą fale, może bujać i tak dalej, więc żeby nic się nie pouszkadzało. Dlatego stwierdziliśmy, że chyba najlepszym rozwiązaniem właśnie będzie złożenie większości rzeczy do kartonów albo umieszczenie ich w szafkach czy w szufladach tak, żeby one się nie przesuwały, nie bujały, żeby nic się nam nie zepsuło. Takie są wytyczne, tego będziemy się trzymać. Ogólnie wszystko musi być też czyste, żeby, wiecie, nie przetransportować tam żadnej niepożądanej materii organicznej. No, słyszałam, że najgorzej jest podobno do Australii. Słyszałam też historię o tym, że ktoś transportował swój samochód do Kanady i tam, słuchajcie, na miejscu stwierdzili, że gdzieś jest jakiś brud na samochodzie, na aucie, pod spodem czy coś. I cofnęli ten samochód, wyobraźcie sobie, z powrotem do Europy, więc my chcemy czegoś takiego uniknąć, postaramy się go wyczyścić jak najlepiej się da, no i liczyć na to, że się uda.
Jak coś, to wybaczcie, ten dźwięk w tle to suszące się pranie. Okay, więc dwa pudełka mam już gotowe. Tutaj może jeszcze coś się zmieści. To zostawiam, dlatego że to są jakieś takie sprzęty Pawła i on musi sobie wybrać, czy coś z tego zostawia, czy wszystko bierze i poukładać. To też już jest gotowe. Znalazłam jeszcze też w innym kartonie były nasze sztućce, więc tak sobie je popakowałam w te woreczki na zakupy, żeby nic tutaj się, wiecie, nie obijało o siebie. No i teraz spakuję tutaj nasz kajak, to znaczy część, tutaj są wiosła, oparcia. Ogólnie, tak jak mówiłam, wszystko musi być czyste, więc też to przemyję, jak zobaczę gdzieś jakiś piasek, kurz czy coś takiego. No i myślę, że to będzie na tyle. Było na tyle, teraz idę do góry popakować ciuchy. Przygotowałam sobie już tutaj chyba większość rzeczy, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakieś ręczniki, pościel, dojdą jeszcze dwa ręczniki, bo lepiej mieć więcej i musimy je dopiero kupić. Takie ciemne widziałam w sklepie, fajne, a jednak w podróży lepiej, jak te ręczniki są ciemne. Stroje, bielizna, jakieś takie sukienki, shorty, bluzki letnie. Tutaj jest coś takiego grubszego, no ale przez miesiąc nie będzie mi to wszystko potrzebne. Kilka rzeczy sobie zostawiłam. Tutaj jest kołdra, dwie poduszki. To wszystko idzie do spakowania w worki próżniowe. No i pewnie też na dniach będę tutaj może jeszcze odkrywała, co jeszcze tutaj dołożyć, ale jednak wydaje mi się, że to jest większość. Ostatnio robiłam porządki w szafie i już pod kątem właśnie tej podróży sobie rzeczy układałam i wydaje mi się, że jest to w miarę dobrze ogarnięte. Do tego dojdą jeszcze Pawła rzeczy, jakieś tam ubrania, które sobie spakuję. A to, co mi zostało właśnie na ten miesiąc, może trochę dłużej, to jest to. Widzę, zostawiłam sobie jakieś bluzy, sweter. Tutaj jest kilka letnich rzeczy. Na wieszaku też mam parę, jak wiecie, przyjedziemy na miejsce i tak naprawdę, no to nie wiem, ile będzie to trwało, zanim dostaniemy busa. Tutaj są t-shirty. Powiem Wam, że no mogłabym pewnie oddać ich tam więcej, ale i tak nie wszystkie stąd będą zabierane, bo na pewno te trzy, te, a to nie będzie, chyba że to jeszcze... to też nie będzie. No, także w sumie zostawiam tyle na miesiąc. Różnie może być. Będziemy mieć duże plecaki, także wszystko się zmieści. Tak samo tutaj, słuchajcie, to są rzeczy, które zostawiam, ale zabieram i tak ze sobą właśnie do samolotu. Jakieś tam sukienki, koszule, bo wiecie, no po drodze tutaj możemy mieć jeszcze jakąś imprezę, jakieś coś, więc żebym jeszcze jak miała się w co ubrać. No, a to jest druga część, która... jedzie już 10 października. We'll be right back.
zostały mi raz, dwa, trzy, cztery takie chyba większe worki. Do jednego pójdą ręczniki, te dwa zostawiłam, stwierdziłam, że po prostu spakuję je razem z tymi, które dokupimy. No a tutaj są już gotowe te pozostałe. No zobaczymy, jak to wszystko uda nam się upchać. Liczymy, że może uda nam się to do bagażnika wszystko spakować, no ale zobaczymy. No jest tego całkiem sporo. Jak jeszcze dojdą ręczniki plus jeszcze rzeczy Pawła, no to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem albo dziewięć takich worków. No zobaczymy. I wiecie co, tak sobie teraz usiadłam na łóżku, przeglądałam telefon i słyszę cały czas, jak to strzela, wiecie, wydaje takie odgłosy i zastanawiam się, jak długo to wytrzyma, wiecie, bez powietrza, po jakim czasie się dostanie do środka powietrze. Ktoś mi napisał, że to około miesiąc gdzieś, chyba to już mówiłam zresztą wcześniej, że około miesiąc wytrzymują te worki. No jakby tak było, no to praktycznie by się udało, że przez większą część transportu, no ale no nie wiem, dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia, bo ja trzymałam w takich workach tylko pościel i też mniej więcej po miesiącu, no nie liczyłam dokładnie, ale po jakimś tam odcinku konkretnym czasu no one się pompowały. No ale wiecie, nawet jeżeli tam dostanie się powietrze, to będą w folii, więc będą zabezpieczone przed wilgocią. Także to jest i tak duży plus, więc no co będzie, to będzie. Mam nadzieję tylko, że mi się nie zniszczą, ani nikt mi nic nie ukradnie. Na wschód. Cześć, fajnie was znowu widzieć. Troszkę mnie nie było tutaj, ale zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Jestem teraz już w trasie, jadę do portu, do Hamburga. Pokażę wam, jak spakowaliśmy busa. Miałem to zrobić wszystko, kiedy pakowaliśmy go, ale uwierzcie mi, można mieć bardzo dużo czasu, a i tak przygotować się na ostatnią chwilę. My wczoraj jeszcze mieliśmy całkiem dużo do roboty. No ale teraz już jest wszystko ogarnięte, jest w miarę gotowe. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo wczoraj jeszcze dowiedzieliśmy się, że musimy parę takich papierków wypełnić. Listę rzeczy, które spakowaliśmy i inne różne rzeczy. To pokażę wam w porcie, jak już tam dojadę. Dzisiaj jest środa. Dzisiaj jadę do mojego dobrego kolegi z Hamburga. Tam sobie przednocuję, pewnie nic nie będę nagrywał. A kolejnego dnia już widzimy się w porcie i tam pokażę wam już, jak wygląda ta cała procedura. Sam jestem troszkę ciekawy, no bo nigdy tego nie robiłem. Mam nadzieję, że przyjmą busa, nic się mu nie stanie. No i popłynie do Ameryki Południowej. Ja dopijam kawkę z termosa, bo jeszcze ciepło z wczoraj i pokażę wam tak pokrótce, jak to wszystko zapakowaliśmy, ale nie ma tego naprawdę dużo, także myślę, że wszystko zobaczycie, co najważniejsze. Zacznę od środka, bo tutaj będzie szybko. Tutaj tak naprawdę nie ma nic. W tych wytycznych było napisane takie zdanie, że bus powinien na pierwszy rzut oka wyglądać na pusty. No i wygląda. Tutaj w tych nowych szufladach mamy tylko parę talerzy i kubków, które się nam nie zmieściły do tyłu. Tak to w ogóle wygląda.
Myślę, że całkiem spoko będzie działać. No tutaj wiadomo, pusto. Jedyna szafka, która jest pełna, to ta. Tutaj zapakowaliśmy wszystkie nasze ubrania w 8 małych, takich w miarę małych toreb próżniowych. Po pierwsze, żeby mniej miejsca zajmowało, po drugie, żeby to jakoś tam nie nabrało dziwnych zapachów ze statku. Nie będę wszystkiego wyciągał, bo jak widzicie, jestem na parkingu przed jakąś restauracją, ale tak wszystko w miarę wam pokażę. Tak zafoliowaliśmy nasze poduszki. Też tak chcieliśmy zrobić z materacem, ale zapomniałem o folii. Miałem go sobie owinąć po pierwszej nocy, może jeszcze gdzieś podskoczę do Bauhausu i ją kupię. A tu wam będę tak machał paluszkiem. Tutaj w tym pudełku mam wszystkie sprzęty, jakieś garnki, sztućce, tego typu rzeczy do kuchni. Tutaj są moje narzędzia, tutaj jest resztka moich narzędzi. W tej drugiej skrzynce jakieś tam śrubki, blaszki, wkręty, tego typu rzeczy, które mogą się przydać w jakichś małych naprawach. Tutaj pusty baniak na wodę. Tutaj mamy osprzęt do kajaka i chyba jakieś buty tam wrzuciłem. Tutaj jest mój organizer na bieliznę i na podkoszulki. Tu mamy grilla. Dywanik, mata do jogi. Tutaj są nasze najazdy. No a tutaj w naszym standardowym miejscu nasze stołki i stół. Tutaj reszta, tak jak normalnie woziliśmy, przedłużka, węże do tankowania, tego typu rzeczy. No a tutaj jakieś resztki butów, które się nie zmieściły. I tutaj jeszcze wpakowaliśmy, a to nawet w sumie więcej rzeczy jest, jakieś płetwy i nasza pościel. Także zważywszy na to, że jedziemy na rok, to nie ma tego wcale tak dużo. Jakbyście byli bardzo zaciekawieni i dokładnie chcieli wiedzieć, co zapakowaliśmy, to albo wam pokażemy już na miejscu, albo po prostu piszcie w komentarzach i to odpiszemy wam, co zabraliśmy. Ja tutaj mam jeszcze karnister z ropą, bo sobie zatankowałem w Polsce jeszcze dodatkowo karnister, pełny bak. W porcie mogę być maksymalnie z ilością paliwa chyba 1/4, tak, 1/4 może być w moim baku, więc teraz to sobie doleję i albo coś tam w Hamburgu delikatnie dotankuję, a jak nie, to już może wystarczy, no bo jak na parę groszy paliwo jest w Polsce tańsze, także trzeba korzystać, jak jest możliwość. Ja biorę się za tankowanie i widzimy się już w trasie. Dobra, słuchajcie, ja dojechałem w końcu. Trochę niewyraźnie wyglądam, ale idę odwiedzić mojego starego znajomego. Przy okazji się umyję, odświeżę i widzimy się jutro. Jutro już pewnie widzimy się w porcie. Witajcie kolejnego dnia. Ja już najedzony, umyty, przygotowany na dalszą część. Pierwsze co muszę jechać na myjnię, umyć jeszcze samochód. No i później już prosto do portu. Wczoraj troszkę pozwiedzaliśmy, naprawdę to jest ciekawe miasto. Port jest mega duży, mam nadzieję, że bez problemu trafię. Dzięki jeszcze raz Wojtek, że mnie tak przyjąłeś. Nie widzieliśmy się 7 lat, a tak jakbyśmy normalnie tydzień temu gadali. Do zobaczenia kiedyś tam, no a ja lecę do portu. Busik sobie tak przenocował bez problemu. Jak widzicie, jesień już też zawitała tutaj. Taka kolejna rzecz, którą musicie zrobić w porcie, to podpisać kluczyki. Ja co prawda mógłbym wszystko otworzyć tym jednym, ale dałem dodatkowo drugi, bo czasami zamki się przecinają, a nie wiadomo jak to będzie po miesiącu na morzu, a nie chciałbym, żeby mi ten kluczyk uszkodzili. Nie wiem, czy już mówiłem, ale w paku nie może być więcej niż 1/4. A ja, jak widzicie, mam już prawie 0, także dotankuję jakieś 10 litrów maksymalnie. No i będzie okej.
widzicie, paliwo tutaj też kosmicznie drogie, ponad 2 euro, także karnisterek się sprawił. No i dobra, busik umyty, wydałem całe 8 euro, także jak ktoś się jeszcze przyczepi, że jest brudny, to znaczy, że są nienormalni. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale odstawiając samochód do portu musi on być czysty, wolny od smaru, jakichś takich zabrudzeń, nawet kurzu. Także no, przebyłem też troszkę od spodu, ile się dało. No mam nadzieję, że już nikt się do tego nie przyczepi. Ja tam bym chciał, żeby każdy tak się postarał przed oddaniem busa do portu. No i co, teraz w końcu mogę tam jechać. Jestem z powrotem, byłem się tam zameldować, ale jest mała kolejka. Mam już numerek 3090, zaraz tam będą kolejne, ale oczywiście trafiłem sobie na przerwę. Jeszcze chyba 20 minut muszę poczekać. Ja się jeszcze wróciłem przy okazji po kamizelkę, bo się okazało, że tutaj na tym terenie już musicie chodzić tylko i wyłącznie w kamizelce. Ja myślałem, że tutaj jest bardzo dużo pracowników, a to po prostu osoby, które kierowcy ciężarówek. Z tego co widzę, to 98% to są same ciężarówki z różnymi ładunkami, z kontenerami, z samochodami. No, jakichś tam specjalnych samochodów nie ma za wiele. Kampera też nie widziałem żadnego, także będzie taki jeden rodzynek. Dobra, kolejny update. Udało się. Dostałem już dwie rzeczy. Raz to taki brzęczek. Mam czekać, aż zacznie brzęczyć i wtedy mogę podjechać do bramy numer 2. Dostałem jeszcze takie coś, muszę zeskanować. A nie było to takie oczywiste, bo pierwszy raz jak podszedłem do okienka, to tam miły pan powiedział mi, że trochę to jest skomplikowane, bo mają mało miejsca i trochę się przestraszyłem, ale kazał poczekać, przyjść za pół godzinki, no i teraz już jest wszystko ok. Pokażę wam jeszcze dla osób, które może kiedyś będą wysyłać, nawet nie tyle kampera, co po prostu cokolwiek. Pokażę wam, jakie mają dokumenty, jak to po kolei wygląda, zawsze to trochę pomoże, jeżeli kiedyś będziecie coś takiego sami robić. Podstawowe dwie kartki, które sobie musiałem przygotować, to jedna z taką naklejką na szybę, ja już to przymocowałem, żeby później się z tym nie bawić, nie zapomnieć. Druga rzecz to coś takiego, jakiś taki formularz, tutaj są wszystkie dane samochodu moje, przewoźnika, to dostaliśmy wszystko na maila. Kolejna rzecz to tutaj taki raport o stanie samochodu w porcie, teoretycznie powinien to podpisać ktoś w porcie, ale z tego co tam dostaliśmy informacji, nikt mi tego nie podpisze, mam to wypełnić sam. Tutaj już pozaznaczałem, nie wiem, w sumie nie do końca wszystkie słówka rozumiem, trochę potłumaczyłem, mam nadzieję, że to mniej więcej o to chodziło. No i ten, no i tutaj powinien być podpis kogoś z portu, ale nie będzie i to mam odesłać stricte do tej firmy. Kolejna rzecz to dwie listy. Jedna lista wyposażenia, które przewozimy z kamperem, to tak wam pokrótce pokażę. Przeoczyliśmy w ogóle to całkowicie, że mamy te listy zrobić, więc robiliśmy to tak na szybkiego. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Kolejna rzecz to do ubezpieczenia, tego tutaj tak naprawdę nie muszę mieć, no a reszta to już jakieś tam moje dokumenty. Na koniec tutaj mam taką przypominajkę, bo muszę cały samochód sfotografować z zewnątrz, wewnątrz, żeby później w razie czego było łatwiej uzyskać odszkodowanie. Miejmy nadzieję, że nie będzie nic potrzebne. No i co, mi nie pozostaje nic innego jak czekać, aż to coś zacznie brzęczeć. O, tutaj nawet jakiś numerek, widzę 253. No i czekamy, pokażę wam już później, jak wygląda to miejsce, gdzie go zostawię.
Dobra, wszystko załatwione. Tam możecie go z tyłu zobaczyć pod tą lorą. Stoi. Tak mniej więcej ten parking wygląda. Osobówki są tutaj, a tam z tyłu są takie duże maszyny, tiry, jakieś maszyny budowlane. Całkiem spory ruch tutaj mają. Zaraz ma przyjechać po mnie jakiś bus, odebrać i odstawić, nie wiem gdzie, ale stamtąd już tylko na przystanek. Mam dużo czasu, bo chyba 4 godziny, także bez problemu zdążę. Bus odstawiony, teraz już nic więcej ode mnie nie zależy. Mam nadzieję, że zobaczymy go za miesiąc. Ja teraz sobie szukam, no nie wiem czy coś słyszycie, ja teraz sobie poszukam przystanku, bo muszę się dostać na dworzec centralny. No i widzimy się za chwilę. Update, ja już dotarłem do Berlina. Teraz przesiadka za 45 minut do Krakowa, rano tam będę. Nie będę nic nagrywał, no bo co tu nagrywać? Siedzę sobie na telefonie, oglądam coś. Teraz się pewnie prześpię. No i na rano będę. Troszkę długa podróż, no ale było zdecydowanie taniej niż autobusem. Nie, jadę autobusem niż samolotem, trochę zmęczony jestem. A i tak samolotem musiałbym lecieć 7 godzin, bo z przesiadką w Gdańsku, więc te 13 godzin w autobusie już nie wyglądało tak źle. Także co, widzimy się już w Polsce. Ja już wróciłem do domu, troszkę się ogarnąłem i teraz dogrywam tą końcówkę. Bus oddany, mam nadzieję, że zobaczę się z nim za miesiąc i będzie wyglądał mniej więcej tak samo, jak go zostawiłem. A z wami mam nadzieję, że zobaczę się w następnym odcinku. Naprawdę będzie się dużo działo, już za niecały miesiąc wyruszamy w naszą podróż życia, także zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, zostawcie jakiś komentarz. Trzymajcie się, do następnego, hej!